Polska przekaże Ukrainie kompanię czołgów Leopard. Yy, otóż, kolego, yy, chciałem sprostować. Polska chciałaby przekazać czołgi Leopard, ale okazuje się, szanowny kolego, że chcieli je przekazać razem z załogami, czyli z polskimi żołnierzami. Tylko, że polscy żołnierze jeszcze mają na tyle honoru, że się nie zgodzili na to i oświadczyli, że jeżeli yy, będą ich do tego przymuszać, oni po prostu. Zrzucą, jak to się mówi, kwity i odchodzą do cywila. I w tym momencie rząd Morawieckiego i panowie ze sztabu generalnego, czyli generałowie z telewizora, mają tak zwany ból dupy. Obserwujcie, co się będzie działo, bo to, że Niemcy się burzą, to mi się wydaje, jest tylko taka zasłona dymna do tej całej sytuacji. Rząd Mateusza Morawieckiego chciał wysłać polskich żołnierzy na Ukrainę. Niby to szkolić załogi ukraińskie, bo zdajcie sobie sprawę, że wyszkolenie żołnierza, który nie miał yy, w ogóle styczności z takim sprzętem, z tą technologią, która jest w tych właśnie leopardach, to jest minimum rok czasu. A szkoleni na froncie to wiecie, jak wygląda. Nie ma szkolenia. I pierwszy zamysł Stabu Generalnego był taki, żeby na Ukrainę pojechały polskie załogi w polskich czołgach czyli nomen nomenomen. Wpychanie Polski do wojny. Jednakże żołnierze y, polscy okazali się ludźmi honoru i powiedzieli, że za Ukrainę walczyć nie będą. No i już w tej chwili około 14 załóg dało sobie spokój i powiedzieli, że odchodzą do cywila.